Zabójca smoków Ornstein, jeden z czterech najbardziej zaufanych rycerzy Lorda Słonecznego Blasku Gwyna, spotykany po raz pierwszy w katedrze w Anor Londo w towarzystwie Smauga, gdzie obaj stoją na straży księżniczki Guinevere. Ale czy naprawdę walczyliśmy wtedy z Ornsteinem? Czy może jedynie z iluzją tego wielkiego wojownika? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym odcinku. Ja jestem Jack, student pierwszego roku 23. stulecia sosologii lorowanej, a to film o Ornsteinie i jego historii. Rycerz Gwyna Ornstein zyskał swój przydomek zabójcy smoków podczas wojny w erze starożytnych ze smokami, gdzie wykazał się wybitną odwagą i skutecznością w mordowaniu ich. O samej wojnie dowiadujemy się już w intrze do Dark Souls 1. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty lords build upon their stone skills. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Ornstein był najprawdopodobniej kapitanem czwórki elitarnych rycerzy Lorda Gwyna, o czym świadczy m.in. opis jego zbroi. Zbroja Ornsteina, zabójcy smoków, strzegącego katedry w zapomnianym mieście Anor Londo. Ornstein był podobno przywódcą czterech rycerzy. Pozostała trójka to Kiaran, Artorias i Gott. Gwyn między tą elitę rozdzielił duszę i obdarował ich specjalnymi pierścieniami. Pierścień lwa wręczył Ornsteinowi, gdyż wzmacniał ataki bronią drzewcową, która była jego ulubioną bronią. Pierścień wilka otrzymał Artorias, gdyż zwiększał on równowagę i uzupełniał stalową wolę i siłę mięśni tego rycerza. Pierścień szerszenia otrzymała Kiaran, gdyż zwiększał on siłę ciosów krytycznych, a ciosy, które dzięki temu pierścieniowi Kiaran zadawała, dość często rozstrzygały starcie, o ile nie mordowały od razu przeciwnika. Ostatni z pierścieni, pierścień Sokoła, został wręczony Goffowi, a ten pierścień zwiększał zasięg strzał, co Goffowi pozwalało jeszcze lepiej posługiwać się jego łukiem. Pierwszy raz Ornsteina spotykamy na straży księżniczki Guinevere w Anor Londo w towarzystwie Smauga. Pytanie jednak brzmi, dlaczego ten rycerz stał tam na straży, a nie na przykład wyszukiwał kolejnych, być może jeszcze pozostałych przy życiu smoków? Jest to bezpośrednio związane z tym, że Lord Słonecznego Blasku Gwyn chciał wymazać z kart historii istnienie swojego pierworodnego syna, którym był bezimienny król, którego spotykamy w Dark Souls 3. Ornstein sprzeciwił się Gwynowi i w ramach kary miał wraz ze Smaugiem strzec katedry i Guinevere. Samemu Ornsteinowi nie do końca to pasowało, gdyż Smaug nie cieszył się poparciem rycerzy Lorda Gwyna. Między innymi dlatego, że był troszeczkę rąbniętym na łeb kanibalem i sadystycznym egzekutorem. Mówi o tym opis jego młota. Młot, w którym zaklęto duszę egzekutora Smauga, strażnika katedry w upadłym mieście Anor Londo. Smaug uwielbiał swoją pracę do tego stopnia, że zaczął pożerać pokruszone kości pokonanych wrogów. Naturalnie nie spotkało się to z poparciem czterech rycerzy. Teraz pytanie najważniejsze.
czy Ornstein, którego spotykamy w Dark Souls 1, jest prawdziwy, czy też jest to iluzja. Tutaj pomaga nam opis zbroi Ornsteina z Dark Souls 3. Złota lwia zbroja człeka, znanego jako Ornstein Zabójca Smoków. Pancerz ten pochodzi z epoki bogów i jest nasycony mocą błyskawic. W epoce, w której nie było smoków, ten strzegący od dawna zrujnowanej katedry rycerz wyruszył na poszukiwania bezimiennego króla. Iluzje w Dark Souls mają to do siebie, że nawet one potrafią zadawać obrażenia. Dlatego można śmiało założyć, że Ornstein, którego spotykamy w katedrze w Anor Londo, jest właśnie iluzją. Kontrargumentem na to, że nie jest nią, a jest to faktyczny Ornstein, jest fakt, że po pokonaniu Gwendolina, i mówię po pokonaniu, nie po zabiciu, wszystkie iluzje Gwendolina znikają, więc powinna też zniknąć także i iluzja Ornsteina. Ale ja mam swoją teorię na to. Mianowicie, Ornstein, nie chcąc dłużej przebywać ze Smaugiem, nie wiedząc w sumie jeszcze jak długo będzie musiał znosić jego obecność, tak to nazwijmy, porzucił swój posterunek, aby odnaleźć bezimiennego króla, tak jak mówi opis jego zbroi. Z pomocą Gwendolina prawdopodobnie stworzył wierną sobie iluzję. A dlaczego ta iluzja nie znika po pokonaniu Gwendolina? Ponieważ najprawdopodobniej iluzję wzmocniła materia duszy samego Ornsteina. Dlatego po pokonaniu go jako drugiego w katedrze w Anor Londo otrzymujemy jego duszę. A jakoż, iż materia duszy podtrzymywała tą iluzję, prawdopodobnie także i dlatego była ona w stanie zadawać dokładnie takie same obrażenia od błyskawic, jakie zadawał normalnie Ornstein. W Dark Souls 2 pojawił się pewien boss, który zwał się Starym Zabójcą Smoków. Niektórzy teoretyzowali, były trzy wyjaśnienia tego. Po pierwsze, że jest to niepotrzebny fanserwis, który miał być tego takim puszczeniem oczka w stronę graczy i przede wszystkim fanów pierwszej części. Ja osobiście nie wierzę, że jest to prawdziwy Ornstein, gdyż po pierwsze atakuje on nie błyskawicami, a mrokiem w drugiej fazie pojedynku, a poza tym znajdujemy zbroję Ornsteina zaraz po walce z Królem Burzy i Bezimiennym Królem. Cóż to oznacza? Że Ornstein porzucił swój ekwipunek, prawdopodobnie jako gest zerwania ze swoją przeszłością i przynależnością do Lorda Gwyna. Kim zatem jest ów osobnik z Dark Souls 2? Jest to prawdopodobnie jakiś naśladowca, który zainspirował się legendą Ornsteina, tak jak stróże otchłani z Dark Souls 3 zainspirowali się legendą Artoriasa i praktycznie był on ich duchowym mentorem. Co można powiedzieć o naśladowcy Ornsteina? A raczej jak można rozpoznać? No, najważniejszym oczywiście dowodem jest fakt używania magii mroku, czy raczej magii otchłani, a nie magii błyskawic, która była charakterystyczna dla Ornsteina. A poza tym, zbroja naśladowcy, czytaj Starego Zabójcy Smoków, różni się dość mocno, jeśli chodzi o wygląd, z zbroją Ornsteina właśnie z jedynki, a tym bardziej z Dark Souls 3. Ornstein wyruszył na poszukiwania bezimiennego króla, pozostawiając tą iluzję wzmocnioną materią swojej duszy razem z Ornsteinem. To może też troszeczkę tłumaczyć, dlaczego Smaug, po tym jak pokona się Ornsteina jako pierwszego, to widać na cutscence, że Ornstein jeszcze rusza ręką i finalny cios nie zostaje zadany przez wybranego nieumarłego, czytaj przez gracza, a właśnie przez Smauga, który kończy to jeszcze tym creepy śmiechem. Na to są dwie możliwości. Albo Smaug wiedział, że nie ma do czynienia z iluzją, w sensie został wtajemniczony
w tą akcję z Gwendolinem i stworzeniem iluzji, albo po czasie domyślił się, że nie jest to faktyczny Ornstein, lub najbardziej prawdopodobna opcja, no po prostu nagle coś go opętało, wiecie, ten jak miał jakiś ten przejaw swojego szaleństwa i nagle sadyzmu i postanowił dobić Ornsteina i co za tym poszło, pochłonął jego możliwości, tego fragmentu duszy, który podtrzymywał iluzję, pochłonął jego moc. My natomiast wiemy, że Smaug nie mógł zostać zabity jako pierwszy, zabity czy tam pokonany, znaczy najpewniej zabity, no bo kiedy się pokona Smauga jako pierwszego, no to wtedy ta iluzja Ornsteina wchłania moc Smauga, ale wtedy to Smaug umiera. A my wiemy, że Smaug został przez Aldricha, świętego Głębin, pożarty na chwilę przed tym, jak ten zaczął zajadać się Gwendolinem. Smaug pozostał w Anor'londo do końca swych dni, zgodnie z wolą i rozkazem Gwyna. W momencie, w którym to wybrany nieumarły pokona Smauga, prawdopodobnie egzekutor jest w stanie jakoś dojść jeszcze później do siebie. Być może po jakimś czasie nawet odrodził się przy jakimś ognisku. Gwendolin, jako Bóg, jedyny Bóg w Anor'londo, który w momencie eksploracji w Dark Souls 1 jeszcze pozostał w nim, no jest to Bóg, więc raczej nie da się go tak po prostu zabić. Został on pokonany, być może bardzo mocno osłabiony, ale nie zginął. Bynajmniej nie wtedy. A dlaczego? Bo dowiadujemy się w Dark Souls 3, że Gwendolin przejął po swoim ojcu, czytaj po Lordzie Słonecznego Blasku Gwynie, schedę oraz tytuł Króla Bogów. Rządził w Anor'londo, które w czasie rozgrywającym się w Dark Souls 3 jest znane jako Irtyl w Mroźnej Dolinie. Jednak w pewnym momencie nagle zachorował. Nie wiadomo na co konkretnie, ale toczony chorobą nie był w stanie dalej rządzić miastem, więc zastąpiła go w tej roli, myślę, że bezpiecznym określeniem będzie tutaj jego przybrana siostra Jorszka, gdyż finalnie nie wiadomo tak naprawdę jaki jest stosunek Gwendolina do Jorszki, więc to jest takie bezpieczne określenie, mam nadzieję. Sama Jorszka, krótko, po zachorowaniu Gwendolina przez uzurpatora, pontyfika Salivana, zostaje uwięziona. Ale dlaczego? Ano dlatego, że pontyfik Salivan służył Aldrichowi i przygotował Gwendolina dla właśnie świętego Głębin. Prawdopodobnie Gwendolin nie tyle zachorował, co został właśnie przez pontyfika otruty. Przez co, gdy finalnie Aldrich dotarł do katedry w Anor'londo, Gwendolin nie był w stanie ani fizycznym, ani umysłowym obronić się przed Aldrichem i został przez niego pożarty. W trakcie oczywiście bycia pożeranym przybył wybrany nieumarły, który pokonał pokonał Aldricha, ale Gwendolin, stety bądź nie, pomagał mu, ale nie z własnej woli. Był po prostu zbyt słaby, aby stawiać opór, więc Aldrich zwyczajnie po prostu wykorzystał jego ciało oraz jego zdolności, do których podczas pożerania Gwendolin przez to, że no po prostu był zbyt słaby, aby się bronić, dał mu dostęp. Wróćmy teraz do punktu poszukiwań bezmiennego króla przez Ornsteina. Są tutaj dwie możliwości. Albo Ornstein wyruszył na własną rękę, albo wyruszył na zlecenie Gwyna. Zajmijmy się najpierw drugą opcją. Dlaczego Gwyn miałby zlecić Ornsteinowi znalezienie swojego pierworodnego? Gwyn wydziedziczył bezmiennego króla, ale mimo tego zapragnął także jego śmierci.
jaki mógłby być powód takiego nagłego działania? Czy strach przed odebraniem władzy? Nie. Gwyn poświęcił siebie, swoją duszę, aby rozpalić pierwszy płomień. Przez to stał się pierwszym władcą Pogorzelisk, a po nim byli kolejni. Między innymi także wybrany nieumarły, postać, w którą wciela się gracz w każdej części Dark Souls, może stać się władcą Pogorzelisk, jeśli oczywiście wybierze, ogólnie mówiąc, odpowiednie zakończenie, bądź, mówiąc najprościej, je sobie odblokuje. Gwyn nie bał się odebrania władzy. Sam był nie lada wojownikiem. No, może to potwierdzić każdy, kto pokona go jako finałowego bossa Dark Souls 1. Jest to potężny przeciwnik, z którym trzeba się mierzyć. Jaka jest natomiast pewność, że to Gwyn stał się pierwszym władcą Pogorzelisk? Oraz, że po nim byli jego następcy? Fabuła trzeciej części Soulsów wymaga od nas sprowadzenia czterech władców Pogorzelisk, którzy porzucili swoje trony, z powrotem na trony, które znajdują się w odbudowanej kapliczce Zjednoczenia. Lecz nie do końca chcą oni pójść po dobroci, więc wracają jako popioły. Po sprowadzeniu władców, którzy uciekli, czy też raczej opuścili swe trony, trafiamy do pieca pierwszego płomienia. Tego samego, w którym wiele tysięcy lat temu Lord Gwyn rozpalił, czy raczej zjednoczył pierwszy płomień i przedłużył epokę ognia. Tam, jako finałowy boss, pojawia się dusza Pogorzelisk, czyli boska manifestacja wszystkich poprzednich władców Pogorzelisk. W pewnym momencie ów dusza zacznie atakować dokładnie tak jak Lord Słonecznego Blasku, Gwyn. Więc czego tak naprawdę obawiał się Gwyn? Bał się, że bezimienny król, który najpierw, zabijając smoki, będąc ich odwiecznym wrogiem, nagle stał się ich zaprzysiężonym sojusznikiem. Bał się, że będzie on w stanie przywrócić bądź wskrzesić smoki, których Gwyn nienawidził do szpiku kości. I mam dowód na potwierdzenie tej teorii. Fakt, że bezimiennego króla odnajdujemy na szczycie arcysmoków, na którym ludzie albo mogli przemienić się w smoki, albo mogli służyć za nośniki dla dusz dawnych smoków. Przez co poniekąd punkt pierwszy troszeczkę wynika z drugiego. Sądzę, że w tym przypadku Ornstein zastosował pewien fortel, a mianowicie wmówił Gwynowi, że tak dobrze zna bezimiennego króla, że wie, jak go wytropić oraz przede wszystkim, jak go zabić, ponieważ był jego mistrzem. Skąd mogę tak przypuszczać? Zarówno bezimienny król, jak i Ornstein walczą włócznią. A sam bezimienny król wręcz wybitnie korzysta z magii błyskawic. Oznacza to, że Ornstein najprawdopodobniej nauczał bezimiennego króla walki włócznią i wszystkiego, co sam potrafił. Jest możliwe, że Ornstein uznał bezimiennego króla za godnego następcę swoich nauk. Prawdopodobnie łączyła ich relacja wujek-siostrzeniec, troszeczkę jak Xina Zhao i Jarvana IV z League of Legends. Teraz natomiast omówmy drugą opcję, tę według mnie bardziej prawdopodobną, a mianowicie, że Ornstein wyruszy na poszukiwania na własną rękę. Dlaczego miałby to zrobić? Aby mieć cel w życiu. Od wielu wieków smoki nie istniały. Zostały wybite podczas wielkiej wojny ze smokami prawie co do jednego. Rycerze, którym mógł dowodzić, albo odeszli, albo zostali zabici. Sam Gwyn natomiast poświęcił się, aby rozpalić pierwszy płomień i przedłużyć epokę ognia. Przez co nie miał w sumie Ornstein już komu być wiernym,
komu służyć. Nie widział sensu w staniu bez celu w katedrze i czekaniu na śmierć. Albo z rąk jakiegoś intruza, którym mógłby się okazać wybrany nieumarły. Albo, co gorsza, z rąk samego Smauga. A zatem Orkstein wyruszył na poszukiwanie króla. Czy mu się to udało? A i owszem. Co może wspierać tę tezę? Po raz kolejny fakt, że znajdujemy zbroję Ornsteina zaraz po walce z królem. Oczywiście może to oznaczać, że bezmienny król mógłby po prostu Ornsteina zabić. A w tej zbroi jedynie zostały jakieś jego szczątki. Ja osobiście nie wierzę w to, żeby król chciał zabić Ornsteina, gdyż ten wstawił się za nim, kiedy Gwyn chciał go wydziedziczyć. Finalnie Gwyn i tak wydziedziczył swojego syna, wymazał jego imię oraz wszystkie jego czyny z kart historii i odebrał mu jego boską moc, no bardziej jego boski tytuł, bo moc dalej miał, ale sam Ornstein nie chciał, aby bezimienny król, no nie chciał, aby Gwyn go wydziedziczył, po prostu. Nie chciał, aby cokolwiek mu się działo, gdyż nie był niczemu winien. A teraz właśnie, wracając do tego przywrócenia bądź wskrzeszenia smoków. Opis zestawu bezimiennego króla mówi nam tak. Sam zestaw składa się ze zbroi oraz korony. Korona bezimiennego króla, sojusznika starożytnych smoków. Podobno ta złota korona tkwiąca wśród długich warkoczy błyszczącego popiołu przypomina bardzo tę, która zdobiła głowę pierwszego władcy. Jest to też kolejne nawiązanie do tego, a raczej potwierdzenie, że bezimienny król jest właśnie synem Gwyna, gdyż właśnie korona pierwszego władcy to właśnie korona samego Lorda Gwyna. Widoczna zarówno w intrze do Dark Souls 1, jak i na secie, który możemy założyć na naszą postać. Zbroja natomiast bezimiennego króla jest zrobiona ze smoczych łusek. Jest ona własnością sojusznika starożytnych smoków. Jego bransolety i napierśnik bardzo przypominają te, które nosił pierwszy władca. Kolejne nawiązanie do stroju pierwszego władcy. Jak się w sumie przyrówna oba stroje do siebie, no to widać bardzo duże podobieństwo. Kiedy pokona się bezimiennego króla oraz króla burzy, możemy z duszy samego bezimiennego króla stworzyć dwie bronie. Zakrzywiony miecz, nasącony mocą smoka burz, czyli właśnie króla burzy. Bezimienny król, sojusznik pradawnych smoków, był długoletnim towarzyszem boju smoka burz, a gdy wielka bestia poległa, otrzymał jej duszę zgodnie ze zwyczajem epoki bogów. Drugą bronią natomiast jest naginata zabójcy smoków. Broń do polowań na smoki pochodząca z epoki bogów to najwcześniejsza forma włóczni krzyżowej, posiadającej zarówno klingę, jak i grot. Należała do bezimiennego króla, boskiego smoczego łowcy. Mieczowłócznia została zaklęta mocą błyskawic, które podlegały władzy króla. Jako iż to właśnie Ornstein prawdopodobnie uczył władania zarówno włócznią, jak i błyskawicami młodego księcia, a w Dark Souls 3 już króla, wiadomo dlaczego jest on tak trudnym przeciwnikiem. Według niektórych najtrudniejszym, jakiego można spotkać w grze. Dlaczego więc miałby go nie zabić? Król Ornsteina. Między innymi przez to, że Ornstein nigdy nie chciał krzywdy króla. Ornstein chciał służyć królowi jako jego najwierniejszy, najbardziej oddany i najbardziej zaufany sługa. Zaczął służyć i w trakcie stał się właśnie sługą z poprzednimi przymiotnikami. Co może nam to sugerować? Między innymi opis Świętej Przysięgi. Cud dla wybranych przez Przymierze Słońca. To opowieść o pierworodnym Słońca, pierwszym z wiernych rycerzy i o służącym im obu mężnym zabójcy smoków. Pierworodnym Słońca jest oczywiście
bezimienny król. Kto jest natomiast pierwszym z wiernych rycerzy? Najprawdopodobniej jest to sam Havel, którego możemy spotkać na szczycie Lasy Smoków. A zabójcą smoków jest oczywiście nikt inny, jak sam Ornstein. Jednak co pozwala mi sądzić, że królem burzy, czyli powiedzmy wierzchowcem bezmiennego króla jest sam Ornstein? Po raz trzeci przytoczę zbroję Ornsteina. Porzucona. Jako gest zerwania ze swoją przeszłością. Powiedzmy jednocześnie gest, że bezmienny król może Ornsteinowi zaufać. Chwilę później, prawdopodobnie według spekulacji społeczności, Ornstein rozpoczął swoją przemianę w smoka, aby finalnie stać się królem burzy. Król burzy atakuje błyskawicami. Udziela swej mocy bezmiennemu królowi, kiedy ten na nim jeździ. Większej mocy, co warte zaznaczenia. Natomiast drugą fazę walki rozpoczyna cutscenka skrócenia cierpienia u wierzchowca. Ręka króla drży przed zadaniem ciosu. Symbolizuje to zatem wielką więź i taką samą przyjaźń, jaka łączyła obu królów. Według mnie jest to może nie ostateczne potwierdzenie, gdyż to musieliby zatwierdzić twórcy ze From Software. Ale myślę, że to jest dość dobrze rozrysowane, że właśnie Ornstein po opuszczeniu katedry w Anor Londo znalazł bezimiennego króla, zaczął mu służyć i finalnie stał się królem burzy, i jeszcze lepiej usługiwał królowi. Szkoda tylko, że historia obu potoczyła się tak, no tak trochę smutno, ale cóż. Na to niestety nie mamy zbytnio wpływu.